przyjacielem mym bądź. Dość! Przestań! Siema w dżungli bananowej. Nie tylko. Wiecie co? Sobie myślę tak. Sadzonki stoją tam. Dziś rozsadziłem brugmansję. No i co? Zrobię tutaj jeszcze jedną półkę. Tak, da się. Kurde, chociaż taką nie za szeroką. I tak, wiecie, będzie tu. Tu. I tu. Tylko tu jest inny poziom troszeczkę. Ale tu pod spodem, tu na dole, tu coś ten, tego. To co? Startujemy do remontu kolejnego. W ogóle wiecie co? Ja to jestem hardcore. Po co takie belki? Zobaczcie, jakie to jest grube. Tu ma 10, 12 chyba. Jak się nie mylę, tu jest 10 cm. Przecież mógłbym na tym tira trzymać. Można by rzec. No to wziąłem takie o teraz, kwadraciki, piątki. Też bym na po tym mógł chodzić. Przecież to mają, to tylko stoją rośliny. I myślę, że nawet na tym wytrzymałoby z 300 pół tony. 300 kilo pół tony. No. Także widzicie, no taka sytuacja jest tutaj. Tym razem. Ciekawe, co coś z tego będzie. To jest wianecznik, czy co się porobiło, już przekwitło. Banana! O, wilk. Patrzcie. Małe te pomidory. No, i nie ma to jak oberwać jedną ręką, nie? Zapomnij jedną ręką. Czemu człowiek trzech rąk nie ma, powiedzcie? Kurde. O, wilki trzeba wycinać. No i wyciąłem. Dobra, bierę się. Tak, moja część. Pomagałem uwolnić królewnę, narażałem się, więc mi się należy. A teraz podaj mi ten kamulec, ten jak twój łeb. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi. Bob budowniczy nie jest sam. Dobra! Słuchajcie mnie.
część pierwsza niech to będzie rozbudowy. W ogóle to był spontan. To było takie, wiecie, nieprzewidywalne. Teraz zajmiemy się szybką przesadzeniem kuflika. Stalew jak ma kuflika. Patrzcie na to. Tak, troszkę o uprawie może, takie... Od razu mówię tak, ja lubię coś recenzować, a może... O, będzie kwitło, a może i nie. Jak przezimuje przeważnie, nie? Ale, tyle co poczytałem w internetach. Szotka do butelek, tak kwitnie, zobaczcie sobie, kuflik wpiszcie. Na pewno widzieliście, bo dużo osób już go ma. Zimować, w domu ponoć padnie. Nawet, znaczy w temperaturze pokojowej jest ciężki temat, bo one muszą mieć też spoczynek. Czyli około 5-7 stopni w zimę w jasnym pomieszczeniu, według internetów. Ja będę zimował zapewne w tej szklarni. Ziemia lekko kwaśna, daje ziemi od dziadka, wiecie jaką, profit morąg i drugiej ziemi, tej co wczoraj używałem, profit coś tam. Pokażę na koniec filmu, tak jak w poprzednim odcinku. Oczywiście dzięki za te... Dobra, przesadzamy. Zaraz wam pokażę mieszankę polsko-turecką stalewiakową. Takie coś. Hops. O, nie ma jak statyw, kurwa. Patrzcie. Już mamy na dole dziada. Tu jest kwaśnuch. Nie będę jadł, ale na pewno jest kwaśna. Robimy taki bełt. Kurzy się, bo suche. I już jest taka wymieszana sprytnie ziemia. Myślę, że kuflik się nie obrazi z tą ziemią. Ale tam, patrz, ta jak Stalewium to robi tam. Gdzie rękawiczki? Nie zobaczycie na tym kanale. Ja robię tak, jak wszyscy robią, jak kupią roślinę. A nie, babrać się jak... Nie będę mówił z czym. Dobra, patrzymy, korzonki. Panie kuflik, przerosłeś trochę. Nie szczypta się z takimi korzeniami. No dobra, może nie aż tak mocno drastycznie. Porozdzielać tylko, żeby powychodziło. No czas najwyższy. Czas najwyższy, zobaczcie. Troszeczkę się przekorzeniło. Troszeczkę. Cyk. W kadrze nie było. Teraz o. Trochę tego. Starczy. Czy zakwitnie? Jak myślicie, czy u mnie zakwitnie kuflik kiedyś? Na pewno. Jeśli przetrwa zimę, to zakwitnie. No i kufliczek pewnie też trafi na tą półkę, którą pewnie na dniach dokończę. Oczywiście będziecie to widzieć. O! Trochę bananowi buchniemy. Mastery. Nic mu nie będzie tam. Za dużo tu i tak jest porozrzucane. O. Pyku, cyku, pyku, nie? Podlać. Dobra, gdzie woda? Bob budowniczy. Ta piosenka mi się spodobała. Wsiąkaj. I co? I to byłoby na tyle na tą chwilę. Skończę półkę. To pewnie trafi na tą półkę. I będziemy patrzeć, co dalej z tym. Czy to będzie żyło, czy nie. A pewnie już, dobra, to na temat kuflika koniec. Widzieliście film poprzedni? Z tym? Muszę zrobić tego timelapsa. To będzie fajne, jak zakwitnie. No ale poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Łoko jest, druga belka troszkę z przodu, deseczki. Będę mógł biegać w koło. Damy radę. Szyby czyściłem, jak widać. Wiem. Brudne są dalej, ale już coś widać chociaż. No. Tak, kwaśnuch to ten. Odczyn pH macie tutaj 4050. Profita. Nawet pokazane borówki, rododendrony, wrzosy. No wiadomo, no. Nie będzie kuflik pisać w Polsce. Zapomnijcie. No i tą, Prima Garden, profesjonalne podłoże. Coś takiego właśnie. Oczywiście, o, widzicie do czego. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Zdróweczka życzę. Na razie.
Rajola przyjedzie. Kurde, zakładasz białe do przesadzania. No tak. Hej, ja latam! On lata! On lata! On gada! Ha, ha, ha. Jak ty, głupku? Gadam, latam, pełny serwis! Latać każdy może, trochę lepiej, czasem trochę gorzej.